czarne piątki, weekendy, tygodnie, a u niektórych nawet miesiące. Zaczął się okres polowania na jelenie i jeśli nie chcecie paść ofiarą tych pseudopromocji, a raczej jeśli nie chcecie, aby ucierpiał wasz portfel, zachęcam do obejrzenia tego krótkiego materiału, w którym opowiem wam o najgorszych modelach laptopów, które zapewne będą wam polecane zarówno w materiałach sponsorowanych, jak i bezpośrednio w sklepie przez sprzedawców. Korzystając z okazji, chciałbym przypomnieć wam o trwającym konkursie, w którym do wygrania jest ta oto myszka Pytanie brzmi, jaki najdroższy sprzęt o wartości ponad 300 tysięcy złotych przyszło mi reklamować. Niestety do tej pory nikomu nie udało się zgadnąć, więc pod tym filmem w komentarzu umieszczę kolejną podpowiedź. Nie musicie super znać się na sprzęcie, aby przynajmniej w jakimś zakresie określić, czy dany laptop jest OK, czy wciskają Wam przysłowiowe gówno. Wystarczy, że zapytacie sprzedawcę o jedną rzecz, na którą powinien być w stanie odpowiedzieć w ciągu chwili. Ale jeśli zacznie kombinować... To znaczy, że ma coś do ukrycia? Na końcu filmu powiem Wam jakie to pytanie, ale myślę, że się domyślicie. I nie chodzi o TGP. A oto najgorsze gamingowe laptopy, jakie przyszło mi testować w tym sezonie i na pewno spotkacie je na promocjach. Lista ułożona jest alfabetycznie od pierwszej litery nazwy producenta. Acer Nitro V, albo po prostu 5, ale pisane rzymskim znakiem. Nie jest to najgorsza z konstrukcji, ale jest to idealny przykład na to, jak nie należy robić laptopa zarówno pod względem budowy, jak i oszczędności na komponentach miałem nieprzyjemność go testować i stwierdzenie drogo i kiepsko dobrze opisuje ten model. Na samym początku, gdy pojawił się w sklepach, w specyfikacji widniała informacja, że mamy tu TGP na poziomie 45 w ale okazało się, że jest trochę więcej, czyli 75 i w tym momencie wielu influencerów zaczęło go polecać jako niezłą opcję budżetową. I muszę powiedzieć, że jest mi ich tutaj troszkę żal, przynajmniej niektórych, ponieważ wpadli oni w pewną perfidną pułapkę zastawioną przez producenta. Mianowicie, wiedząc, że konsumenci zdają sobie sprawę z takiego parametru jak TGP, został on podniesiony kosztem mocy CPU. I muszę powiedzieć, że takiej jazdy po bandzie nie widziałem. Jeśli chcemy zobaczyć 75W na GPU, to CPU nie może przekroczyć 15-20W. Co powoduje, że procesor staje się wąskim gardłem, nawet dla grafiki pokroju RTX 3050. W bardziej wymagających grach moc ta rozkłada się 60-30W. Ale nie martwcie się, może nie jest wydajnie ale nie jest też cicho. Dodatkowo jest to pierwsza konstrukcja, w której producent pozwala nam sterować hałasem poprzez kąt nachylenia matrycy. Czy spotkacie ten model w czasie czarnopiotkowych promocji? Zapewne tak i nie tylko jego, ponieważ producent, korzystając z popularności modelu Nitro 16, postanowił wprowadzić jego ubogą wersję, a mianowicie Nitro V16. I jedyną wspólną cechą między tymi dwoma laptopami jest 16-calowa matryca i to by było na tyle. Większy model jest droższy od wersji z samym V, ale cierpi dokładnie na ten sam problem, a mianowicie niskie limity mocy. Niby RTX tu zainstalowany ma o 10 watów więcej, ale to czysta ściema, bo przy pozostawionym tym samym zasilaczu 135 w jest to praktycznie nie do osiągnięcia. Niestety wielu z Was, mając przed oczami świetne recenzje Nitro 16, daje się nabrać myśląc, że wersja V to ten sam laptop. Więc szybko podsumowując, obecnie na rynku Acer ma chyba największą ilość modeli i stąd to zamieszanie. Więc w celach porządkowych, ułóżmy sobie modele tego producenta od najgorszego do najlepszego. Zdecydowanie na samym końcu jest wersja z V w nazwie: niskie limity mocy i głośna praca. Trochę lepiej wypada nitro V16, też niskie limity, do tego jest on mniej wydajny w grach, bo ma matrycę 1200P, ale kultura pracy jest już zdecydowanie lepsza. I mamy tu ekran o wzorowaniu kolorów na poziomie 100% sRGB. Potem mamy Nitro 5 i 16. Wersja 5 ma świetną matrycę 1080p, ale niestety jest dość głośna. Za to 16 dostała świetną obudowę i chłodzenie, dzięki czemu jest bardzo cicha, ale podobnie do V16 jest tu ekran 1200p, więc nie będzie miała tyle samo FPS-ów co Nitro 5 w natywnej rozdzielczości. Więc Nitro V kupujecie tylko jeśli macie bardzo ciasny budżet i nie pozostaje wam wybór. Nitro V16, jeśli szukacie czegoś do pracy z dobrą matrycą o wyższej rozdzielczości. Nitro 5 to wybór dla osób stawiających na maksymalną ilość FPS-ów i nie przejmujących się hałasem. Natomiast Nitro 16 to laptop dla osób szukających wydajnego sprzętu do pracy, ale też rozrywki, a do tego zależy im na kulturze pracy. Zapytacie pewnie, czy w takim razie możecie trafić na coś gorszego, i niestety odpowiedź jest pozytywna. Oczywiście pozytywna w sensie, że tak możecie trafić, a nie w sensie, że mniej nie macie się czym martwić. Prym w tej dziedzinie wiedzie MSI posiadające dwa takie patolaptopy dla graczy. W zasadzie jeden z nich sprzedawany jest pod dwoma nazwami, więc można powiedzieć, że są to trzy modele. Zacznijmy od mojego ulubieńca, którego okrzyknąłem najgorszym laptopem dla graczy poprzedniego i obecnego sezonu, czyli Cyborga 15. Do dzisiaj pamiętam jak wypuściłem materiał na jego temat i kosztował on wtedy prawie 6000 zł, a oferował wydajność na poziomie Nitro 5 z 2020 roku z RTX 2060. Oczywiście podniosły się głosy, że się czepiam, ale szybko ucichły, gdy laptop błyskawicznie staniał prawie o połowę i stał się najszybciej tracącym na wartości laptopem, jakiego widziałem. Tutaj producent przynajmniej nie próbuje wciskać wam kitu jak Acer, że macie do czynienia z konstrukcją z wysokim TGP. Oznajmił, że w tym modelu mamy do czynienia z TGP na poziomie 45W i tyle. Szanuję za szczere podejście do tematu i niepróbowanie robienia z klientów debili, ale umówmy się, przy tym TGP, jeśli chodzi o gaming, jest to całkowita porażka. Dodatkowo w ramach oszczędności ma on chłodzenie porównywalne z laptopami biurowymi, co oznacza, że może nie jest wydajny, ale też nie jest cichy. Jak obejrzycie pozytywne, sponsorowane recenzje tego modelu, to przez większość czasu zachwycają się oni jego designem i tym, że obudowa jest półprzeźroczysta i ma elementy aluminiowe na klapie matrycy. Ale już zafiasy przyczepione zostały do elementów plastikowych, co pozostawię bez komentarza. Wrzucam Wam link do pełnej recenzji, jeśli chcecie się pośmiać, ale teraz najlepsze. MSI poszło o krok dalej a mianowicie postanowiło stworzyć budżetową wersję tego modelu, jakby było tu na czym oszczędzać. Ale okazało się, że MSI umie w oszczędności. I tym sposobem powstał MSI Thin 15, którego możecie spotkać też pod nazwą MSI Thin GF96. I tutaj niestety nie ma już aż tylu recenzji, ponieważ nie ma tego efektu wow, czyli półprzeźroczystej obudowy czy elementów aluminiowych, po prostu solidny kawałek plastiku ale mam przekonanie graniczące z pewnością, że zawiasy w nim wytrzymają dłużej niż te w cyborgu. Poza tym mamy tu te same limity mocy i układ chłodzenia, ale o dziwo laptop jest o kilka decybeli głośniejszy. Prawdopodobnie jest to spowodowane przez inny układ otworów na spodzie obudowy. Reasumując, nie ma sensu kupować ani nawet patrzeć na żadną z tych konstrukcji, zwłaszcza biorąc pod uwagę, że MSI ma modele w tym samym przedziale cenowym, a nawet tańsze, z pełnymi limitami mocy. Jak Messi Bravo 1517 czy ostatnio odnowiona Katana. A teraz to, co obiecałem na samym początku materiału, czyli jak jednym pytaniem zgasić każdego sprzedawcę, ponieważ wszystkie te gamingowe laptopy mają jedną cechę wspólną. Może udało wam się zgadnąć jaką. Są to zasilacze, i mają one oszałamiające 135W. Dla porównania mój Asus VivoBook bez dedykowanej grafiki ma 90W. Z niewiadomych przyczyn producenci lubią oszczędzać na zasilaczu i często jest on obciążany praktycznie do skrajnych wartości. Tak jak mówiłem, MSI podeszło uczciwie do tej sprawy, dało zasilacz 135 W, powiedziało, że TGP to 45, do tego jakieś 20-30 na pozostałe elementy, czyli dla CPU mamy około 50-60, oczywiście mniej więcej. Wejście, przy tym samym CPU, GPU i zasilaczu, producent twierdzi, że osiągalny jest 75-80 W, co jest nieprawdą, chyba że CPU praktycznie jej nie jest wykorzystywane. Dlatego tak lubią chwalić się testami syntetycznymi. I teraz wyobraźcie sobie, że idziecie do sklepu i pytacie sprzedawcę o TGP. W przypadku MSI usłyszycie 45 W. No tak, średnio bym powiedział. Tak, średnio. I już wiecie, że to sprzęt nie dla Was. Ale w przypadku Nitro V czy Nitro V16. Odpowiedź będzie 75-85 W, a wy widzieliście wykresy i wiecie, że RTX 4050 wykorzystuje około 90, więc jesteście przekonani, że kupujecie dobry sprzęt, który spełni Wasze oczekiwania. Natomiast gdybyście zapytali o zasilacz i w obu przypadkach usłyszeli 135 W, kilka nieskomplikowanych operacji w głowie, zaświeci się czerwona lampka i już wiecie, że coś jest nie tak. Dlatego teraz na koniec prosta reguła, którą powinniście się kierować. Dla modeli z RTX 4050-60 minimalna moc zasilacza to 175W i spotkacie ją w konstrukcjach takich jak Gigabyte 5 czy co ciekawe w Legionie 5 Slim sprzedawanym w ramach jednej z sieci komórkowych. Jeśli natomiast chcecie mieć pełną wydajność RTX, to musicie celować w coś, co ma minimum 230 W. Natomiast w przypadku modeli z RTX 4070 proponowałbym coś o mocy minimum 280 W. Pamiętajcie, że jest to tylko taki wstępny filtr, który pomoże wam przefiltrować te najmniej wydajne spośród gamingowych laptopów. Jeśli macie jakiekolwiek wątpliwości, je zawsze możecie napisać z przyjemnością do radze. Trzymajcie się ciepło i nie dajcie się zrobić.